No, witamy, witamy. Nowy odcinek przed nami. Taki troszkę ogólny. Jak widzicie, zakupiliśmy matę dla Dragona. Mata tak się prezentuje. Jest dosyć fajna, w taki sztuczny materiał. Można powiedzieć, że daje dużą ulgę Dragona. Dragon dużo na niej czasu przebywa. Zmieściliśmy ją na miejscu takim, gdzie Dragon najczęściej siedzi. Widzicie, Dragon dzisiaj trochę mruczy, trochę śpiewa. U nas na temperatura 36 stopni, więc dosyć gorąco. Na balkonie Dragona dodatkowo rozstawiony, jak zaraz wam pokażę. O! Parasol, żeby miał jak najchłodniej, jak najlepiej. No i co? No i dzisiaj troszkę dzień odpoczynku, bo wczoraj był u dziadków, wybiegło się, wylatał. Więc dzisiaj odpoczynek, leżenie i przede wszystkim chłodzenie. A co do maty, no to polecam każdemu zakup takiej maty, gdyż no jest to dosyć fajne. Fajne dla psa w gorące dni, gdyż pies może się chłodzić od łap, od brzucha. No tam gdzie najwięcej przyswaja tego chłodu i no jest to dla niego ulga w takie gorące dni, szczególnie jak nie macie w domu klimatyzacji. No i jest duszno, no pies może poleżeć, pospać na niej, może się ochłodzić i jest to o wiele lepsze na pewno niż wiatrak, no bo się uchodzi od samego początku, więc polecam wszystkim. Koszt takiej maty, myśmy chyba w Leclerc'u kupowali około 40 zł. Około 40 zł taki koszt. Dragon, i zobacz, co tam jest z tamtej strony, no. Dragon. I tam zobacz, co tam jest z tamtej strony, no. Pokaż się tutaj, o. Koszt około 40 zł. No widzicie, piesek zadowolony. Chcieliśmy kupić troszeczkę większą, ale nie było rozmiarów, to był największy. Muszę popatrzeć na Allegro, żeby zamówić po prostu większe. Ale widać, że mu się podoba, druga też się przyda. Więc na pewno nie będzie leżała bezużyteczna. Jak widzicie, no Dragonek dzisiaj ucieszony. Dragon! Coś tam na dole pewnie zobaczą. Dragon dzisiaj ucieszony, zadowolony, widzi, co tam się dzieje na dole. Pamiętajcie, żeby w takie gorąco pies cały czas miał wodę, cały czas miał ciepło, cały czas miał zimną wodę, następnie jakiś chłódek, tak jak ja tutaj pomyślałem. Przymocowanie parasola ogrodowego na balkonie też dużo daje po prostu dużo cienia. No i oczywiście taka mata. Już piesek ma jakieś tam lepsze warunki do tego, aby to gorąco przetrwać. Dzisiaj taki troszeczkę krótszy filmik, myślę, na dniach będzie dłuższy. Co do maty, no to serdecznie polecam wszystkim. Dragon, jak widzicie, też poleca. Cały dzień tak sobie leży na niej, więc na pewno taka mata zdaje egzamin i możecie śmiało kupować dla psiaków, dla kotów. Z powodzeniem. Mówię, koszt takiej maty to około 400 zł. No ale na Allegro na pewno znajdziecie i w innych przystępnych cenach i inne rozmiary. Gdzie ja też będę musiał popatrzeć nad innymi rozmiarami, gdyż to jest po prostu dla niego za małe. Ale wszystko idzie znaleźć na spokojnie, więc myślę, że taką znajdę. Życzymy wszystkim miłej niedzieli. Mam nadzieję, że taka sama ciepła jak u was. Taki mały apel od nas. Pamiętajcie, aby nie zostawiać psiaków w zamkniętych pomieszczeniach, typu samochody, wychodzić ze sklepu, zostawić w zawałcie. Piesek sam jak człowiek dostanie udar, a nie zawoła nam, gdy jest za gorąco, więc nie zostawiajcie psiaków, a jeżeli widzicie, że ktoś zostawia, reagujcie na to poprzez, nie wiem, no najlepiej zadzwonieniem na policję, po prostu, gdyż no jak sami nie zadbamy o zwierzaki, no to nikt o nie, nie zadba, tak samo o ludzi, więc zawsze pamiętajcie o tym i no bo to jest najważniejsze. My dzisiaj takich ogólnych opowieści. Dziękujemy za oglądanie, dziękujemy za łapki w górze, pozdrawiamy serdecznie. Ślemy wszystkim uścisk łapy, trzymajcie się, miłej niedzielki, cześć.